Co Pani robi dzisiaj na festiwalu Sea Bloggers? Co dla Pani ten festiwal znaczy? Co tutaj ciekawego można zobaczyć? To jest niezwykle ciekawe miejsce dla wszystkich twórców, ale również odbiorców. Dowiedzieć się, jak tworzenie kontentu wygląda od drugiej strony, czym kierują się twórcy, a dla twórców, co w tej chwili w trawie piszczy, w którą stronę social media podążają, kto jest w tej chwili takim gorącym nazwiskiem, kogo obserwować właśnie. No i co twórcy mają do powiedzenia poza online'em, jak się prezentują. Ja, tak jak wspomniałam na początku, jestem tutaj w temacie działalności około charytatywnej.